doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca Karpat Krosno, dlatego z tego miejsca jeszcze raz serdeczne i gorące podziękowania w stronę trenera Dariusza Liany, który zostawił na tym stadionie ogromną cząstkę siebie przez ostatnie 4 lata, zawsze dając z siebie 1928% zaangażowania. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zawsze będziemy Cię pamiętać jako prawdziwego, oddanego klubowi Karpaciarza. Bednara Jakuby z numerem 77, Karbownik Jakub w rezerwie pozostają z numerem 33, rezerwowy bramkarz Wakadze Dżaba i z numerem 99, Martin Geci. W rezerwie pozostają z numerem 1, Mateusz Krawczyk. Wpisał się występujący z numerem 3 Mateusz Kuci. Bramki
pierwszej odsłonie naszego boju zdobywali po stronie naszych gości Adam Nowak, natomiast po stronie Karpaty Mateusz Kudzik i Dawid Król. Przed momentem panem Mateusz Szerwin otworzył. Drodzy kibice, bardzo was proszę, abyście nie używali wulgaryzmów. Czterdziesta dziewiąta minuta spotkania. Mamy kolejne trafienie na kółko Karpat Krosna, tym razem na listę strzelców wpisał się występujący z numerem 77 Pakadze Dżaba. Rzeszów, Resowia, Rzeszów. Występujący z numerem 18 Bartłomiej Torbecki. Trenera Grzegorza Bonina, a na listę strzelców pisał się występujący z numerem 9 Mroczek Krystian. 78 minucie spotkania, kolejna zmiana w ekipie Karpat. A tuż po zmianie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Yeah!
zawodnicy Grzegorza Błonina zdobywają trafienie numer 4. A dokładnie w tym momencie pan Mateusz Czerwień zamyka dzisiejszy bój.